Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Przychodzę dzisiaj do Was z otwierankami, czyli opowiem o książkach, które niedawno miały swoją premierę, bądź też trafią na półki księgarni w najbliższych tygodniach. Ze wszystkich książek, które niedawno do mnie dotarły, wybrałam kilkanaście takich, które chciałabym przeczytać od razu, najlepiej jeszcze dzisiaj, a najpóźniej w najbliższym tygodniu. Oczywiście nie jest to możliwe, ale zaczniemy od książki, którą już przeczytałam. Jest to książka pod tytułem Sen o Okapi, która jest w tak pięknej okładce. Zobaczcie, jaka ona jest cudowna. Ale, co najlepsze, nie tylko okładka jest piękna, ta książka jest po prostu wspaniała. Wiem, co mówię, ponieważ czytałam ją, żeby napisać polecankę i jest to polecanka taka. Po kilkudziesięciu stronach pomyślałam, oho, do zakochania jeden krok. Gdy kończyłam czytać, byłam już po uszy zakochana w bohaterach i klimacie tej książki. Ta powieść otula ciepłem. Tak o niej napisałam i podtrzymuję. Jest to przepiękna historia, która dzieje się w małej wsi, w której mieszka babcia głównej bohaterki, która ma na imię Selma. I kiedy Selmie śni się sen o Okapi, wtedy we wsi dzieje się coś niedobrego. To znaczy ktoś umiera. Oczywiście zawsze plotka o tym, że Selmie się coś przyśniło, że przyśniło jej się Okapi, roznosi się bardzo szybko. I te 24 godziny, które następują później, są czasem, kiedy wszyscy podejmują różne życiowe, ważne decyzje. To książka o miłości, o cieple, o życiowych rozczarowaniach również, a także o tragedii, która naprawdę rozdziera serce. Przepiękna powieść, która będzie miała premierę na początku kwietnia, ale z tego co widziałam, można już ją zamawiać na stronie znak.com.pl. Kolejna książka to zbiór opowiadań w kinie panoramicznym. To zbiór opowiadań słowackiego autora Juraja Kowaczika. Do tego zbioru opowiadań polecankę napisał Paweł Ranków i w tej chwili chciałabym zdementować coś. W jednym z poprzednich filmów nazwałam Pawła Rankowa Czechem. Odwołuję to. Paweł Ranków, podobnie jak autor tych opowiadań, jest Słowakiem. Zmyliło mnie wtedy to, iż akcję swojej książki Legenda o języku umieścił w Pradze. Bardzo Was przepraszam i zapamiętajcie, Paweł Ranków to Słowak. Wracając do kina panoramicznego, jest to zbiór opowiadań, tak jak wspomniałam, które dzieją się w różnych okresach oraz w różnych krajach. Ale z tego, co tutaj wyczytałam na okładce, raczej nie powinniśmy czytać ich na chybił trafił, to znaczy w kolejności, która nam się podoba, tylko w kolejności zaproponowanej przez autora. Ponieważ te opowiadania w pewnym momencie zaczynają nam się spinać w jakąś jedną całość i wyłania się z nich jakaś jedna historia. Dlatego też przy tych opowiadaniach nie skaczemy, chociaż zachęcałam do tego, mam nadzieję, że pamiętacie, w poprzednim filmie, w którym mówiłam o opowiadaniach. Kolejna książka to książka również w pięknej okładce. Ta moja to jeszcze jest wydruk próbny, ponieważ książka będzie miała premierę dopiero 24 marca. Książka Odeszło zostało Jennifer Croft. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale Jennifer Croft jest tłumaczką, która przekłada na język angielski powieści Olgi Tokarczuk. Ona właśnie otrzymała wraz z Olgą Tokarczuk Nagrodę Międzynarodowego Bookera. Niedawno ukazał się przekład ksiąg Jakubowa. Ta książka jest debiutem literackim autorki Jennifer Croft. Zresztą ta kobieta jest bardzo tajemnicza. Ona praktycznie w ogóle nie udzielała wywiadów po sukcesie, jaki odniosła wraz z Olgą Tokarczuk. Tutaj jednak w tej książce się otwiera, ponieważ jest to opowieść oparta na wątkach autobiograficznych. Opowiada o dwóch siostrach, Emmy i Zoe, które wraz z rodzicami dorastają w szczęśliwej rodzinie. Rodzice dają im dużo wolności, pozwalają dziewczynkom na wiele. Jedna z nich pasjonuje się fotografią, ale kiedy jedna z dziewczynek zaczyna chorować, wtedy przechodzą na nauczanie domowe i dostają jeszcze więcej wolności. Zaczynają się fascynować różnymi dziwnymi rzeczami. Na przykład zaczynają się uczyć języków, które no nie są aż tak bardzo popularne, rosyjskiego i ukraińskiego.
Jest to historia dość dramatyczna, rozdzierająca serce, ale też przepięknie wydana. Zobaczcie, ona jest taka zupełnie nietypowa. Tu jest bardzo dużo zdjęć zrobionych właśnie przez jedną z sióstr. Opowieść, o której czytałam, że jest bardzo przejmująca i bardzo piękna. Oczywiście nie może zabraknąć kryminału. Tym kryminałem dzisiaj jest nowa powieść Ryszarda Ćwierleja. Wszyscy słyszeli jej krzyk. Jak to kryminał? Nie wiem, czy zauważyliście, ale kryminały robią się coraz grubsze. Ta też bardzo gruba. Ryszard Ćwierlej w tej serii z Antonem Fischerem opowiada o latach 20-30 ubiegłego wieku oraz komisarzu policji Antonie Fischerze, który rozwikłuje różne zagadki kryminalne. Tym razem rzecz dzieje się w roku 1929, kiedy w Poznaniu jest powszechna wystawa krajowa, na którą zjeżdżają ludzie z całej Polski, ale także chyba z zagranicy, o ile się nie mylę. Podczas PWK dochodzi do serii przestępstw, ale także m.in. ktoś otwiera ogień do ludzi zgromadzonych w radiu. Oczywiście Antoni Fischer rozwiązuje tę zagadkę, która prawdopodobnie jest bardzo skomplikowana, jak to u Ćwierleja. Ja czytałam dwie inne powieści z tej serii i one mi się bardzo podobały. Chwilami są przegadane trochę, ale można to przymknąć oko, ponieważ cała historia, którą autor wymyśla, jest naprawdę bardzo ciekawa, zagmatwana i logicznie, ma logiczne wyjaśnienie na końcu, a to jest dla mnie bardzo ważne. Kolejna rzecz to rzeczy, które spadają z nieba. Przepiękna okładka znowu. I jest to piąta książka z serii wydawanej przez wydawnictwo Relacja. Ja wszystkie cztery książki czytałam i one są przecudowne, wszystkie są naprawdę wspaniałe. Dobór książek do tej serii to jest mistrzostwo świata. I tutaj tytuł, rzeczy, które spadają z nieba. Co to może być? To może być bryła lodu, która spada na głowę matce małej dziewczynki. To może być piorun, który czterokrotnie uderza w mężczyznę. To może być wielka wygrana na loterii. Te trzy historie splatają się w tę powieść. Jestem przekonana, że będzie przecudowna. Kolejna książka w kontrastowej okładce, bo pomarańczowej, z takim truposzem tutaj. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim umrzesz. Jest to książka polskiej autorki, która przeprowadza wywiady z pracownikami branży funeralnej. Już kilka takich książek czytałam, ale zazwyczaj one nie dotyczyły Polski. To one były chyba, zdaje się, jedna była, dotyczyła Niemiec, druga Wielkiej Brytanii. Tutaj mamy historię z Polski. Autorka rozmawia z właścicielami domów pogrzebowych, z balsamistami, z pracownikami hospicjów, ale także m.in. tanatokosmetologami, czyli osobami, które malują zwłoki, które mają być wystawione na pokaz przed pochówkiem. Jestem bardzo ciekawa, o czym będzie mowa. Chętnie sobie porównam z tym, jak to wygląda za granicą. Kolejna książka, która przyszła zupełnie niedawno, chyba w piątek. Ostatni trop. Tajemnica zaginięcia sióstr Lyon. I powiem Wam, że ja chyba zaraz zacznę ją czytać, po prostu jak skończę nagrywać ten odcinek. Jest to reportaż. Reportaż, który napisał Mark Bowden, którego być może pamiętacie z reportażu o Pablo Escobarze, na podstawie którego także powstał serial Narcos. Tutaj opowiada o innej sprawie. O zaginięciu dwóch dziewczynek, dwóch sióstr, które miało miejsce w 1975 roku na obrzeżach Waszyngtonu. Te dziewczynki zaginęły, po jakimś czasie odnaleziono ich ciało, ale nie odnaleziono winnego tej zbrodni. Ta sprawa trafiła do archiwów, nie było winnego. Po ponad 30 latach archiwum zostało otwarte i zainteresowali się nim policjanci. Znaleźli przeoczony dokument, który naprowadził ich na kolejny wątek w tej sprawie. Po prawie 40 latach wyjaśniono sprawę zaginięcia tych sióstr. Słuchajcie, to jest reportaż, ale dam sobie rękę uciąć, że to się czyta lepiej niż nie jeden kryminał. Kolejna rzecz to bardzo nietypowa. Bardzo nietypowa u mnie, ponieważ jest to książka wydawnictwa Nautica i jak sami widzicie na okładce żagle, żaglówka. Ja nie czytam książek o żeglowaniu. Mnie to generalnie nie bardzo interesuje. Ale kiedy wydawnictwo do mnie napisało, że
ma taką książkę, przeczytałam jej opis, pomyślałam sobie, o matko, to będzie coś super. Już Wam mówię, o co chodzi. Rok 68. 1968. 9 żeglarzy wyrusza w podróż dookoła świata. Każdy samotnie na swojej żaglówce. Patronat nad tą całą imprezą, którą nazwano Golden Globe, ma Sunday Times. Jest 68 rok. Te żaglówki są absolutnie inne od tych, które znamy teraz. One mają wielkość furgonetki. Ci mężczyźni spędzą na nich około roku, kilkanaście miesięcy. Będą płynęli przez oceany, morza, jak w łupieńce orzecha. Niektórzy z nich w ogóle nie zabierają ze sobą radia. Niektórzy z nich radio mają, ale ono nie zawsze działa. Zasada jest taka, że nie mogą zawijać do żadnych portów, czyli cały rok muszą spędzić na morzu bez kontaktu z innymi ludźmi. Jeden z nich próbuje oszukać. Z tego, co tutaj wyczytałam w opisie książki, do mety dociera tylko jeden z nich. Co się stało z 8 pozostałymi? Jestem bardzo ciekawa, jeżeli to zostało napisane fajnym językiem, a wydaje mi się, że tak, bo trochę zaczęłam sobie czytać w środku, no to będzie fascynująca opowieść. Tutaj jest w tej książce też sporo zdjęć. Kolejna książka, bardziej dla miłośników okresu wojennego w literaturze, którzy lubią czytać wspomnienia, są to wspomnienia Filipa Millera pod tytułem W krematoriach Auschwitz. Ten mężczyzna jest Czechem, urodził się w Czechosłowacji, jest czeskim Żydem. Trafił w 1942 bodajże do Auschwitz, gdzie został wcielony do Sonderkommando i pracował przy paleniu zwłok w krematoriach. Ta książka została napisana w późniejszych latach, zdaje się w latach 60. i są to wspomnienia tego mężczyzny z Auschwitz. Co mogę powiedzieć? Wydawnictwo Karta bardzo dokładnie dobiera swoje książki do swojej oferty. Jestem przekonana, że jeżeli lubicie tego typu tematykę, na pewno będzie to dla Was dobra, ale też na pewno mocna i smutna pozycja. Cofamy się trochę jeszcze w czasie, do średniowiecza. Wydawnictwo Poznańskie wydało książkę, która się nazywa Świnia na sądzie ostatecznym. Jest to książka polskiej autorki, która przegrzebała różne archiwa i starała się odpowiedzieć na pytania tego typu. Co człowiek średniowiecza myślał o zwierzętach? Jak wyglądała praca dawnego zoologa? A jak jego magiczne eksperymenty? Jak powstawały wyobrażenia o ludzko-zwierzęcych hybrydach? Czy istniały wtedy ogrody zoologiczne? I czy wierzono, że zwierzęta pójdą do nieba? Ta książka jest bogato ilustrowana. Ja ją dostałam z takim fajnym zestawem naklejek, którym sobie założyłam stronę, na której jest tego typu obrazek. Spójrzcie. Jak myślicie, co to jest? No, oczywiście, jest to smok, największy wróg słonia. Jestem przekonana, że będzie super. Reportaż. Reportaż kultowy, bardzo znany. Caput, włoskiego dziennikarza, który w czasach II wojny światowej wybrał się na tereny podbite przez armię Hitlera. Podróżuje przez Europę, między innymi przez Polskę, przez Bałkany, Finlandię oraz ZSRR. I relacjonuje, co tam widzi. Jest to książka bardzo wstrząsająca, bardzo smutna, ale zainteresowały mnie w niej trzy rzeczy. Po pierwsze to, że będąc w Polsce, autor zostaje zaproszony przez Hansa Franka i je z nim kolację na Wawelu. Po drugie, jego wizyta w warszawskim getcie. A po trzecie, to co odkryłam, otwarłszy książkę, bo ja zwykle sprawdzam tłumacza, tak już mam, i znalazłam tutaj taki dopisek. Fragmenty pominięte ze względów cenzuralnych w pierwszym i drugim polskim wydaniu przełożyła Joanna Ligniewska. Moi drodzy, z tego wynika, że dwa pierwsze polskie wydania były uszczuplone o fragmenty, które nie pasowały ówczesnej polskiej polityce. Jestem bardzo ciekawa, co to były za fragmenty i na pewno tą książkę będę czytać.
Ostatnia książka, którą chciałam Wam dzisiaj zaprezentować, to Rok Tysięczny. Rok Tysięczny, napisany przez profesor Uniwersytetu Yale. Ta książka ma bardzo tutaj bogatą, ma bardzo bogatą bibliografię, czyli jest to pozycja naukowa, która opowiada o zapomnianych odkryciach i zapomnianych wyprawach. Autorka w tej książce udowadnia, że globalizacja rozpoczęła się dużo, dużo wcześniej. Dużo przed wyprawami Kolumba czy Magellana. Na przykład, nie wiem, czy o tym wiedzieliście, ja nie wiedziałam wcześniej, w świątyni Majów we współczesnym Meksyku istnieją wizerunki naścienne, które przedstawiają blondyna. Także ludzie i kultury mieszały się znacznie wcześniej, niż nam się wydaje. Jeżeli ta książka została napisana przystępnym językiem, a nie naukowym językiem, to prawdopodobnie będzie to świetna przygoda. Dziękuję Wam teraz bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli tak, to napiszcie mi w komentarzu, którą książką zdołałam Was zainteresować i co zamierzacie przeczytać. Dziękuję Wam także za oglądanie, dziękuję za lajki i za subskrypcje. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do następnego razu. Pa, 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 pa.